że będą napływali systematycznie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w imieniu pracodawców Pomorza oraz pana Macenasa Pawła Jurczyńskiego na webinarium dotyczącym zmian w prawie budowlanym. Sama formuła webinarium jest to jednostronna prelekcja, którą pan Paweł wygłosi do Państwa na bazie przygotowanych materiałów. W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań w formie tekstowej. Po prawej stronie panelu, które Państwo posiadacie na ekranach, jest okienko czatu i takie pytania też będą możliwe do zadawania. Oczywiście prosiłbym, aby te pytania były na poziomie doprecyzowującym zagadnienia, które będzie pan mecenas przedstawiał. W przypadku bardzo szczegółowych pytań dotyczących państwa konkretnej, specyficznej działalności prosimy o bezpośredni kontakt z panem mecenasem Jurczyńskim w tym zakresie. Tak więc panie mecenasie, oddaję panu głos, ja się usuwam w cień i życzę owocnego webinarium. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Paweł Jurczyński, jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, prowadzę również kancelarię prawną, specjalizuję się w obsłudze firm i podmiotów gospodarczych. Będę miał przyjemność z Państwem dzisiaj poprowadzić webinarium w zakresie zmian w prawie budowlanym. Tematem będzie właśnie nowelizacja, która wchodzi w życie 19 września, czyli już wkrótce. Także zapraszam serdecznie. Powiem tak, ustawa ta nowelizująca to ustawa z 13 lutego o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Tak jak wspomniałem, wchodzi w życie 19 września. Chciałem tu podkreślić, że jest to, jeśli nie rewolucyjna nowelizacja, to na pewno jedna z bardziej obszernych w ostatnich latach, dość mocno ingerująca w proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego też na tym webinarium poruszymy najważniejsze kwestie. Będę starał się Państwu zasygnalizować rzeczy najistotniejsze, tak żeby też nie wchodzić za bardzo w szczegóły i nie rozwlekać tematu. Dobrze. Agenda webinarium. Krótko przedstawię plan webinarium, naszego spotkania. Będziemy tak, omawiać zasady sporządzania i zatwierdzania projektu budowlanego, zmiany w tym zakresie. Zmiany też w zakresie szczegółowych zamierzeń budowlanych, czyli kwestie tego, do jakich zamierzeń budowlanych trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę, do jakich zgłoszenie. Mowa tu przede wszystkim o nowościach, które wprowadza ta nowelizacja. Poruszymy problem wprowadzony przez tą nowelizację związaną z stwierdzeniem nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i też o pozwoleniu na użytkowanie. Poruszymy kwestię zmian w zakresie przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę, bo takie sytuacje się zdarzają. Będzie też mowa o procedurze uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i zmian w tym zakresie. Poruszymy też kwestię samowoli budowlanej i legalizacji tych samowoli. Tutaj nastąpiły również zmiany dość istotne. Podobnie kwestie nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Wskażę również Państwu zmiany w przepisach, które nie są na tyle merytoryczne, co raczej doprecyzowujące, ponieważ w orzecznictwie i w praktyce organów administracyjnych rzeczywiście wykształciły się rozbieżności i ta nowelizacja zasady ma je usunąć. Poruszymy też kwestie sygnalizujące związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa pożarowego i zapewnienia sprawności tego procesu inwestycyjnego w zakresie warunków przyłączenia do sieci mediów różnego rodzaju i omówimy przepisy przejściowe. Dobrze, najważniejszą i taką najbardziej nośną zmianą, jaka wprowadza ta nowelizacja, to zmiana pojęcia projektu budowlanego.
Geneza jest taka, do tej pory projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Te dwa projekty były zatwierdzane przez organ administracji, natomiast projekt architektoniczno-budowlany, czy obydwa te projekty w zasadzie zawierały też rozwiązania szczegółowe, co do których tak naprawdę organy administracyjne nie miały kompetencji, żeby oceniać. A jednak to się zdarzało i powodowało to problemy, wydłużało proces inwestycyjny. W związku z tym stwierdzono, że wszelkie szczegółowe, konstrukcyjne kwestie związane z inwestycją budowlaną znajdą się w projekcie technicznym, czyli projekcie, który wprowadza nowelizacja. I od tej chwili, od 19 września, projekt budowlany będzie się składał z trzech elementów: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, z czego te pierwsze dwa będą podlegały zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, a za ten trzeci projekt będzie odpowiedzialny projektant z pewnymi zastrzeżeniami, które poruszymy później. Nie mi oceniać może, czy na ile w praktyce, jak będzie funkcjonować ten rozdział. On tak naprawdę w prawie zamówień publicznych występował, tak można powiedzieć, ponieważ projekt techniczny określano często projektem wykonawczym przy zamówieniach publicznych i rzeczywiście w praktyce on występował, natomiast nie było to do końca jasne, jaka jest jego funkcja, co z istotnymi odstępstwami, dlatego też jakby założenie jest takie, żeby uprościć ten proces, uprościć zarówno po stronie inwestora, jak i po stronie organów administracji architektoniczno-budowlanej i wyznaczyć jasne granice, za jakie odpowiedzialny jest, za co odpowiedzialny jest projektant, inwestor oraz za co odpowiedzialny jest organ administracji, po to, żeby generalnie przyspieszyć całą procedurę i ją uprościć. Z jakim to będzie skutkiem, zobaczymy w praktyce, natomiast no, założenia są właśnie takie. Dobrze, tutaj na tym slajdzie będą mieli Państwo okazję porównać sobie, jak było, będzie do 19 września i jak będzie po 19 września. Mowa tutaj o treści projektu budowlanego. Co do projektu zagospodarowania działki lub terenu, te przepisy w zasadzie się nie zmieniły poza jedną rzeczą, to znaczy wskazano, że informacje o obszarze oddziaływania obiektu musi znaleźć się od tej pory w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. W pozostałym zakresie, jak można zauważyć, przepisy się nie zmieniły, czyli projekt zagospodarowania działki lub terenu będzie musiał zawierać określenie granic działki, usytuowanie, obrys, układy istniejących projektowanych obiektów budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, tak? Czyli tutaj to jest może taka doprecyzowująca zmiana, natomiast zobaczymy dalej. W zakresie projektu architektoniczno-budowlanego mamy tutaj dość istotne zmiany. Na czerwono, proszę zauważyć, zaznaczyłem rzeczy, które elementy projektu, które w nowelizacji przeniesiono do projektu technicznego, czyli coś, co było do tej pory w projekcie architektoniczno-budowlanym, powinno być, teraz będzie stricte w projekcie technicznym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Proszę zauważyć, w projekcie według nowych przepisów będzie w projekcie architektoniczno-budowlanym będzie układ przestrzenny, forma architektoniczna obiektów budowlanych, sposób użytkowania obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne, opinia geotechniczna, rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, charakterystyka ekologiczna,
wyposażenie techniczne budynku, informacje o źródłach ciepła, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, co jest też interesujące, dlatego że do tej pory nie przypisano projektowi architektonicznemu tego punktu stricte do akurat do projektu, tylko wymieniono to w ogóle w elementach projektu budowlanego. I postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeśli zostało wydane. Zobaczmy dalej. I jeśli chodzi o projekt techniczny, no to tak jak już wspominałem, tutaj mamy na czerwono rozwiązania, konstrukcyjny obiektu wraz z wynikami obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych, charakterystyka energetyczna, niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, w zależności od potrzeb dokumentacja geologiczno-inżynierska, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, inne opracowania projektowe. To do tej pory było w projekcie architektonicznym budowlanym. Oczywiście oprócz tych trzech projektów, o których wspominałem, w zależności od potrzeb jeszcze dodatkowe konieczne będą oświadczenia zarządców drogi, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w artykule 33. Czyli jednym słowem, do tej jakby założenia tych zmian zakładają doprecyzowanie elementów, tak, żeby nie było wątpliwości co do tego, gdzie dany element projektu budowlanego powinien się znajdować. Oczywiście do tej pory jeszcze bardziej precyzujące informacje, to jest oczywiście ustawa, jeszcze bardziej precyzujące informacje znajdują się w rozporządzeniach w sprawie określających treść projektu budowlanego i tutaj też sygnalizuję, że jeszcze nie zostało uchwalone nowe rozporządzenie, ono jest na etapie uzgodnień w Radzie Ministrów. W związku z tym należy się spodziewać, że będą przepisy szczegółowe, które będą jeszcze doprecyzowały tą regulację ustawową w zakresie elementów projektu budowlanego, także to też na pewno wyjaśni jeszcze wiele ewentualnych wątpliwości i zagadnień. Dobrze, chwilę jeszcze poruszymy temat tego projektu technicznego, dlatego że jest on rzeczywiście nowością i tak naprawdę powstaje pytanie, skoro ten projekt techniczny nie jest zatwierdzany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w związku z tym nie stanowi załącznika wniosku o wydanie takiej decyzji, to na jakim etapie tak naprawdę trzeba sporządzić ten projekt techniczny, kiedy tak naprawdę rozliczyć się ma inwestor z tego, czy też projektant z tego projektu technicznego? Otóż to nie jest tak, że ten projekt techniczny nie ma być sporządzany od samego początku, to znaczy on nie jest ujawniany organom i organy się nim nie zajmują, natomiast on powinien być sporządzony od samego początku. Natomiast takim formalnym, pierwszym formalnym jakby takim ujawnieniem tej informacji o projekcie technicznym jest zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. Do tego zawiadomienia o rozpoczęciu robót projektant, jak jest to projektant sprawdzający, dołączają oświadczenie o sporządzeniu takiego projektu technicznego. I oświadczenie to też stanowi, że ten projekt techniczny jest zgodny z przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Czyli na etapie zawiadomienia o rozpoczęciu robót projektant sygnalizuje organom, że taki projekt jest sporządzony i że jest on zgodny ze wszystkimi przepisami. Natomiast ten projekt techniczny jako dokument jest przedkładany do organu nadzoru budowlanego na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wystąpienia z wnioskiem o udzielenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Czyli dopiero po zakończeniu robót ten projekt
jest ujawniany organom, natomiast też on nie jest zatwierdzany. Więc jest tutaj w związku z tym projektem technicznym jest tutaj no ewidentnie jakby oszczędność tutaj być może czasu i nie będzie tutaj więcej formalności z projektem i z treścią tego projektu według nowych przepisów. Warto pamiętać, że to inwestor ma obowiązek zapewnienia sporządzenia projektu technicznego i jest to jego obowiązek, tak? Czyli projektant stricte sporządza taki projekt, natomiast odpowiedzialny za to, za sporządzenie jego jest również inwestor. Ważną rzeczą jest również to, że ten projekt techniczny na każdym etapie musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym. Czyli zawsze jakby musimy dążyć do tego, żeby ten projekt pozostawał w zgodzie z dokumentami, które zatwierdza organ administracji architektoniczno-budowlanej. Chciałbym też również poruszyć kilka nowości wprowadzonych przez nowelizację związanych ze sporządzaniem projektu, które tak naprawdę są doprecyzowaniem i wprost wskazaniem czegoś, co być może istniało do tej pory w praktyce. Natomiast jakby w celu uniknięcia wątpliwości i wyjaśnienia tych kwestii ustawodawca wprowadził takie przepisy. Mowa tutaj o etapie sporządzania projektu budowlanego i pierwsza zmiana taka wprowadzona to jest to, że zakres i treść projektu budowlanego powinien uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej, czyli coś, co no, potrzeba było wypowiedzenia wprost tego, że rzeczywiście te dokumenty taką zgodność powinny mieć. Druga kwestia to to, że też coś, co funkcjonowało, natomiast zostało wprost powiedziane, że uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, tutaj mowa o tej co do architektonicznej, co do konstrukcyjnej, inżynieryjnej, uprawniają do sporządzenia projektu w zakresie tej specjalności. Także to też tutaj zostało doprecyzowane. W ustępie 3D to też kwestia formalności. Wskazano, że do projektów zagospodarowania i architektonicznego, budowlanego i technicznego dołącza się kopię decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych, kopię zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej izby i oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. Ten, to jakby już pojawiły się głosy komentatorów, że ten przepis generalnie zamiast upraszczać, to trochę utrudnia i powoduje dodatkowe formalności, dlatego że do każdego z tych projektów tutaj wymienionych, tych trzech, trzeba będzie dołączyć te dokumenty. Jest to więc dodatkowa formalność i niekoniecznie to jest w zgodzie z ekonomią tej i założeniami co do ekonomii tej nowelizacji. Kolejna ważna kwestia to to, że zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden jest przeznaczony dla inwestora, jeden dla organu zatwierdzającego projekt i jeden egzemplarz dla organu nadzoru budowlanego, tak? Czyli z czterech egzemplarzy w tej chwili jest obowiązek przedłożenia tylko trzech, co w założeniu też miało upraszczać cały proces. Wskazywano, że te cztery egzemplarze nie są konieczne, ponieważ uczestnicy, tak jak tutaj wymienieni przed chwilą, mogą dostać po tym jednym egzemplarzu i jest to wystarczające. Ustęp 5 dotyczy
dostosowania jakby specyfiki tych trzech projektów budowlanych do zatwierdzania. Innymi słowy, jakby inwestor może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego oddzielnie, tak? Także ta decyzja jest ważna przez czas oznaczony w tej decyzji, nie dłuższy niż rok. W związku z tym, że projekt budowlany uzyskał nową definicję i nowe elementy precyzyjnie określone, to konieczne też było określenie jasne, co tak naprawdę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza w tych projektach i do czego je, według jakich kryteriów je sprawdza te elementy. Tutaj generalnie jest podobnie, jak było do tej pory, z pewnymi odrębnościami, o których tutaj są zaznaczone na czerwono. Mówiąc precyzyjnie, organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnych decyzji, o których wspominałem, sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowych, wymaganiami ochrony środowiska, w tym decyzjach o środowisku lub uwarunkowaniach. I tutaj mamy jeszcze trzeci element, ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W drugim punkcie, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi. W punkcie trzecim mamy kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu i kompletność projektu architektoniczno-budowlanego. I tutaj doprecyzowano, że jest to też sprawdzane w tym, czy dołączono wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez projektanta, kopie zaświadczenia dotyczącego projektanta i oświadczenia, o których mowa 33, ustęp 2 i 9. Zaraz do tych oświadczeń wrócimy, to też jest pewna nowość. I czwarte to posiadanie przez projektanta odpowiednich uprawnień budowlanych. Jak rzucimy okiem na dotychczasowe przepisy, no to zauważymy, że rzeczywiście treść była podobna, natomiast było to mniej precyzyjnie wskazane. W tej chwili no jakby jest to dość bardziej czytelne i tutaj powinno być mniej wątpliwości. Co do tych oświadczeń tutaj, o których mowa w 33 ust. 2 punkt 9 i 10, to są oświadczenia projektanta, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa, przepraszam, w przepisach określonych, czyli to są już takie branżowe kwestie, a ten drugie oświadczenie to również oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie też z przepisami i mamy tutaj oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dobrze, kolejną kwestią, którą też wyjaśniono rozbieżności w powstające gdzieś w orzecznictwie i organów sądów, to jest kwestia decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Wcześniej jakby były wątpliwości, czy to jest decyzja o tego rodzaju treści, czy też nie i co w takich sytuacji zrobić. W tej chwili zostało to doprecyzowane i wynika z tego, że organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektów w przypadku niewykonania w terminie postanowienia, to jest, tutaj mamy poniżej, to z ustępu trzeciego, to jest postanowienie o usunięciu nieprawidłowości co do tych elementów projektów budowlanych lub też w przypadku wykonania robót przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i odmawia się również zatwierdzenia projektów, wydania decyzji, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki. Także to jest kolejny przepis, którym
którym doprecyzowano kwestie niejasne. Dobrze. Kolejną kwestią, która pojawiła się w nowelizacji, to również uproszczenie delikatne i doprecyzowanie przepisów związanych z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonych projektów. Do tej pory te przepisy były nie do końca jasne, ponieważ zaraz tutaj będę szczegółowo omawiał, natomiast tak powiem skrótowo, że najpierw wskazano, co to są istotne odstąpienia, potem w następnym przepisie, czym nie są istotne odstąpienia, trzeba było porównywać te dwie jednostki redakcyjne i sprawiało to jakieś, powodowało wątpliwości interpretacyjne. W tej chwili wszystko uregulowano w jednej jednostce redakcyjnej i również pojawiło się tutaj kilka nowości. Omawiając tak pokrótce regulacje, chodzi o to, że jeżeli mamy projekt zagospodarowania, mówimy projekt budowlany lub projekt architektoniczno-budowlany, zatwierdzony przez organ administracyjny, często się zdarza, że następują jakieś odstąpienia od treści i ustaleń w tych projektach. Wtedy zasada jest taka, że trzeba generalnie uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, jeśli doszło do takich istotnych zmian. To się nie zmieniło, natomiast doprecyzowano rzeczywiście kilka kwestii. Pierwsza kwestia mająca dość praktyczne znaczenie, to znaczy kwestia dotycząca obiektów budowlanych jednorodzinnych mieszkalnych. Wskazano, że jeśli nastąpiło takie istotne odstąpienie, złożone projektu budowlanego, w stosunku do którego konieczne było zgłoszenie, czyli tak jak w przypadku właśnie tych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, i dopuszczalne jest wtedy, wcześniej było tak, że trzeba było przy zgłoszeniu uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia. W tej chwili wystarczy przy takich istotnych odstąpieniach dokonanie ponownego zgłoszenia, czyli jakby poruszamy się wokół tej samej procedury zgłoszeniowej, a nie uzyskiwaniu decyzji administracyjnej. I teraz tak, co do tego definicji tego istotnego odstąpienia. No to wskazano, że jest to odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli prowadzi to do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której ten obiekt został zaprojektowany. Mamy tutaj pojęcie obszaru oddziaływania obiektu, którym się zajmiemy również na końcu, bo ta definicja została zmieniona i to jest bardzo istotna zmiana, również w zakresie, wpływająca na zakres ustalenia co do stron postępowania w sprawie tej decyzji. I to jest, myślę, też jedna z istotniejszych kwestii. Czyli istotne odstąpienie to odstąpienie w zakresie projektu, jeśli zwiększony obszar oddziaływania poza działkę. Ale mamy również istotne odstąpienie, to zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego. Dotyczy ona powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%, wysokości, długości, szerokości w zakresie przekraczającym 2% i liczby kondygnacji. Istotne jest to, że w tym katalogu, który był do tej pory, była jeszcze kubatura i tą kubaturę wykreślono, stwierdzając, ustawodawca w uzasadnieniu wskazał, że kubatura jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, rodzi problemy, także wykreślono to pojęcie. Kolejną kwestią to jest odstąpienie w zakresie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Kolejną to zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu lub jego części, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego. I kolejna kwestia to zmiany w zakresie wymagającym uzyskania zmiany
decyzji, pozwoleń, uzgodnień. I tutaj te zmiany, decyzje uzgodnienia dotyczyły budowy między innymi budynków wolnostojących jednorodzinnych, stacji transformatorowych i tutaj jeszcze obiektów na terenach zamkniętych związanych z Ministerstwem Obrony Narodowej. Także te zmiany, które dotyczą tych zmiany wymagające uzgodnień w zakresie budynków wolnostojących też są istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu, z pewnymi wyjątkami, zaraz też powiem o tym w dalszej części. Też mam zmiany uzgodnień w związku z przebudową, przegród elementów konstrukcyjnych budynków, ale to było do tej pory. Natomiast nowością jest tutaj, że zmiany w zakresie zmiany źródeł ciepła do ogrzewania, ciepłej wody użytkowej ze źródła zasilanego paliwem ciepłym, gazowym, odnawialnym na źródło opalone paliwem stałym, czyli tego rodzaju zmiany też stanowią istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu. Tak, tutaj są wyjątki od tego, co określamy właśnie istotnym odstąpieniem. To znaczy nie jest istotnym odstąpieniem w kwestii, jeśli mowa o urządzeniach budowlanych, obiektach małej architektury. I to jest kwestia też punktu szóstego, czyli tych uzgodnień w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji w związku z budynkami jednorodzinnymi. I tutaj chodzi generalnie o to, że jeżeli mamy odstąpienie od warunków ochrony przeciwpożarowej i to odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej, to nie jest to istotne odstąpienie. Podobnie z odstąpieniem w zakresie wymagań zawartych w pozwoleniu konserwatora zabytków. Jeżeli to odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym konserwatorem zabytków, też nie jest to istotnym odstąpieniem. I podobnie projektowane warunki higieniczne, zdrowotne, jeśli to odstąpienie zostało uzgodnione, też nie jest istotnym odstąpieniem. Tutaj nie zmieniło się wiele, natomiast zasada jest taka, że to projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia i jeśli uznaje projektant, że jest ono nieistotne, to obowiązany jest zamieścić w projekcie właśnie zagospodarowania lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje, rysunek i opis związane z tym odstąpieniem. Natomiast nieistotne odstąpienie od tych projektów nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub ponownego zgłoszenia i to jest potwierdzenie tego, co Państwu przed chwilą mówiłem w tym zakresie. Dobrze, jak wyglądają te istotne odstąpienia od zmian w projekcie technicznych? No skoro zasada była taka, że projekt, elementy, treść projektu technicznego nie podlega zatwierdzeniu w decyzji, to nie wymaga zgód, to co się wtedy dzieje, jeśli zmiany takie następują? No zasada jest taka, że jeśli wprowadzamy zmiany w projekcie technicznym w zakresie rozwiązań, które muszą być uzgadniane, no to konieczne jest uzyskanie tych uzgodnień ponownie. Natomiast odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne, jeśli projektant dokona zmian w tym projekcie i sprawdzi te zmiany projektant sprawdzający, gdy takie sprawdzenie jest wymagane. Czyli tutaj to projektant odpowiada za to, żeby ten projekt techniczny był aktualny na każdym etapie i tą aktualność tego projektu technicznego też potwierdza, jakby wynika też z ustępu trzeciego, który stanowi, że to kierownik budowlany ma, jeżeli organ nadzoru budowlanego zażąda aktualnego projektu budowlanego, to kierownik taki aktualny projekt musi przedstawić, więc to jest też pośrednio z tego wynika obowiązek, że rzeczywiście trzeba dbać o to, żeby ten projekt techniczny był aktualny, natomiast nie wymaga to decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Dobrze. Kolejną kwestią, która jakby uległa zmianie, uważam na plus, natomiast też może praktyka pokaże, jak to funkcjonuje, to jest rzeczywiście uproszczenie, jakby usystematyzowanie przepisów dotyczących szczegółowych zamierzeń budowlanych i tego, czy przed rozpoczęciem budowy obiektów budowlanych określonych w tych przepisach, czyli na przykład domu jednorodzinnego, czy też sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, czy innych obiektów, czy jest wymagane pozwolenie na budowę, czy też zgłoszenie, czy też ani jedno, ani drugie, czy też jakieś inne dokumenty są wymagane. Jest to istotne dlatego, że do tej pory ta regulacja co do tego, co wymaga pozwolenia, co nie wymaga pozwolenia, co wymaga zgłoszenia, znajdowała się w dwóch jednostkach redakcyjnych, w artykule 29 i w artykule 30. One były sformułowane dosyć nieprecyzyjnie, wielokrotnie były nowelizowane i tak naprawdę trzeba było dość dużych umiejętności interpretacyjnych, żeby zrozumieć, co było w tych przepisach zakodowane. No tutaj zestawienie przygotowałem Państwu i na przykład wyglądało to do tej pory w ten sposób, że artykuł 29 wskazywał, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa i tam rzeczywiście wskazywano obiekty. Potem w kolejnym ustępie odnoszono się do robót budowlanych, a nie budowy, bo to są dwa różne pojęcia, wykonywanie robót i budowa. Tutaj raczej chodzi o przebudowę, remont i instalacje. Natomiast w artykule 30 wskazywano, że zgłoszenia wymagają i mamy tutaj odwołanie do artykułu 29, bo budowa, o której mowa w ustępie 1, punkt 1, litera B, D, F i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie było to do końca jasne. W tej chwili wskazano, wydaje mi się, dość czytelniej, jak to powinno wyglądać. To znaczy w artykule 29 wskazano, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, czyli generalnie posługujemy się pojęciem zgłoszenia i co wymaga zgłoszenia, bo reszta wymaga pozwolenia na budowę. Następnie mamy jednostkę redakcyjną, która mówi, że nie wymaga pozwolenia i nie wymaga zgłoszenia, czyli mamy tutaj doprecyzowanie, co nam wolno i to te dwa są w zasadzie, są te dwa przepisy są komplementarne ze sobą i mają podobne zakresy, odwołują się do tych samych jakby pojęć, co jest dość istotne. I w kolejnych jednostkach mamy roboty budowlane, czyli te roboty polegające na przebudowie, remoncie instalacji i wskazanie, że te roboty wymagają zgłoszenia, a w następnej jednostce, że te roboty nie wymagają zgłoszenia i nie wymagają pozwolenia na budowę, więc raczej już nie stosuje się w tych, jak Państwo zobaczą, nie stosuje się już tych odesłań w takim zakresie, tylko jest to wprost wskazane, co wymaga, więc jest tutaj coś, jest tutaj duże ułatwienie, moim zdaniem. Co do nowości, bo nie jest też tak, że tylko w odniesieniu do tych zamierzeń uproszczono te przepisy i zrobiono je bardziej, uczyniono je bardziej czytelnymi, ale też wprowadzono pewne nowości, ja tutaj zasygnalizuję je tylko, natomiast rzeczywiście no, w konkretnych przypadkach no, trzeba będzie na spokojnie przeanalizować te przepisy i sobie je przejrzeć, tak naprawdę to mówię tutaj o inwestorach, co wymaga, a co nie wymaga zgłoszenia na przykład. W ustępie pierwszym mamy budowy, które wymagają obowiązku zgłoszenia i to są, co do nowości, to są naziemne tarasy przydomowe, powierzchni zabudowy powyżej 35 metrów kwadratowych. Co do pomostów, to też są na zgłoszenie, natomiast nie ma już opisu przeznaczenia tych pomostów, tylko odwołuje się do ich długości i wysokości. Co do, mamy wprowadzone urządzenia
wodne na gruntach leśnych Skarbu Państwa, co pewnie Państwa nie dotyczy. Natomiast uproszczono zasady co do szczelnych zbiorników tutaj przydomowych na gnojówkę, uproszczenia związane z produkcją rolną, silosy na kiszonkę, stacje regazyfikacji LNG o pojemności do 10 metrów sześciennych i też dość istotna zmiana polegająca na tym, że usunięto budowy sieci telekomunikacyjnych z katalogu robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, czyli teraz będzie możliwa na podstawie zgłoszenia, i mówię tutaj o podbudowie nadziemnej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Ta podbudowa będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. To są oczywiście już bardzo takie przypadki kazuistyczne, no ale poczułem się w obowiązku Państwu przedstawienia ich. Podobnie budowa bez obowiązku zgłoszenia. Tutaj wprowadzono tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przepusty o powierzchni przekroju do 85 metra kwadratowego. Tutaj też były wątpliwości interpretacyjne co do tego. Obiekty będące urządzeniami melioracji wodnych nie wymagają zgłoszenia. To jest też ciekawe, inwestycje dotyczące biletomatów, płatomatów, automatów sprzedających, przechowujących przesyłki do wysokości 3 metry włącznie też nie wymagają zgłoszenia już. Zamierzenia budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników do przechowywania paliw o pojemności do 5 metrów sześciennych też nie wymagają zgłoszenia. Budowa stawów zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 metrów kwadratowych i głębokości nieprzekraczającej 3 metry też nie wymaga zgłoszenia. Kolejna, to są jeszcze dwie kategorie zostały, czyli mowa już nie o budowie, tylko o robotach budowlanych, czyli tej przebudowie, remoncie instalacji ewentualnie, z obowiązkiem zgłoszenia. Mamy tutaj obowiązek zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. Przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy nie większej niż jeden, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej do katalogu obiektów wymagających zgłoszenia. Instalacje gazowe wprowadzono, natomiast zachowano wymóg opracowania projektu budowlanego. Mamy również instalacje mikroinstalacje biogazu rolniczego. Mamy również przebudowa stacji LNG o pojemności zbiornika do 10 metrów sześciennych. I ostatnia kategoria, roboty budowlane bez obowiązku zgłoszenia. To są w zakresie nowości obiekty budowlane związane z produkcją rolną w ramach istniejącej działki siedliskowej, oczyszczalnie ścieków do 7,5 metra sześciennego na dobę, zbiorniki bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 metrów sześciennych i tak dalej, i tak dalej. Pomosty, mamy kanalizacje kablowe, czy to są te? Proszę zauważyć, tutaj pojawiają się kategorie, które były wymieniane już wcześniej, także to są, tak jak mówię, te zakresy tych przepisów się gdzieś tam uzupełniają i odwoływują się wzajemnie do siebie, co w założeniu ma doprecyzować te przepisy i uniknąć jakiejś niejasności w tym zakresie. Tutaj też doprecyzowano w tym artykule 29 ustęp 4 litera 3 w punkcie 3 litera D. Doprecyzowano, że wykonanie instalacji związanych z użytkowanym budynkiem z wyłączeniem instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli instalacje związane z użytkowanym budynkiem nie wymagają zgłoszenia.
I wprowadzono zmianę, dzięki której z pozwolenia na budowę rozgłoszenia zwolniono prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku, budynków, których budowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, i budynków jednorodzinnych z wyłączeniem tych przebudowy przegród. Kolejna kwestia. Dobrze. Poruszamy kolejny temat związany z stwierdzeniem nieważności decyzji. To jest instytucja stwierdzenia nieważności, nie jest instytucją nową, natomiast postanowiono, że usprawnieniem będzie wprowadzenie terminu, po którym, po upływie którego nie będzie można usunąć z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę. No, często się tak zdarzało, że prowadzono budowę. Generalnie zasada jest taka, że roboty budowlane i budowę można prowadzić i rozpoczynać już po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, ale ta decyzja nie musi być ostateczna. To też rozwiązano w orzecznictwie sądów i administracyjnych, też to potwierdzono. Innymi słowy, nie musiał upłynąć, ostateczność decyzji związana jest z tym, że można jeszcze, że nie można już odwołać się od tej decyzji w żaden sposób, więc do odwołania jest 14 dni zwyczajowo. W związku z tym zasada jest taka, że jak otrzymamy taką decyzję o pozwoleniu na budowę, to od razu możemy budować. Natomiast często się tak zdarzało, że rozpoczynaliśmy budowę, kończyliśmy tą budowę, ale w międzyczasie prowadzone było postępowanie o stwierdzenie nieważności tej decyzji i stanęliśmy przed faktem takim, że mamy ukończony budynek, obiekt budowlany, natomiast decyzja legalizująca ten budynek została usunięta z obrotu prawnego, i co w takim razie się dzieje. No i zabezpieczając jakby stabilność procesów budowlanych, nazwijmy to w ten sposób, stwierdzono, że jeśli minie 5 lat od doręczenia albo ogłoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę, to nie można stwierdzić nieważności tej decyzji. Jest to więc jakiś taki rodzaj stabilizacji tego procesu i pewne no, może nie ułatwienie, ale no, myślę, że rodzaj, tak, jakby rodzaj tego ułatwienia, tak to można nazwać, dla inwestorów, ponieważ po tych 5 latach mamy pewność, że taka decyzja nie zostanie usunięta z obrotu prawnego, a dodam tylko, że jakby nieważność decyzji, no to są takie wady, kwalifikowane wady prawne takich decyzji, więc raczej mowa tutaj o jakichś poważnych uchybieniach, więc jest to pewnie zabezpieczenie. I to samo wprowadzono do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jakby jest wydawana po zakończeniu procesu budowlanego, po zakończeniu robót. Są w ustawie są przypadki, kiedy jest wymienione kategorie obiektów budowlanych, kiedy takie pozwolenie na użytkowanie się jest obowiązek uzyskać. No i tutaj również, jeśli 5 lat odpłynęło od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna, to nie stwierdza się nieważności tej decyzji. Tutaj ostateczna, proszę zauważyć, tutaj jest mowa tak, od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę mamy od dnia jej doręczenia ogłoszenia. I bierze się ta różnica, teoretycznie te przepisy powinny być takie same, natomiast różnica jest taka rzeczywiście, że w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę można budować już od chwili doręczenia lub ogłoszenia tej decyzji, a w przypadku pozwolenia na użytkowanie od momentu ostateczności. Wynika to z charakteru tych decyzji i tych rozstrzygnięć w orzecznictwie. Także jest to niewątpliwie coś, co posłuży inwestorom i w jakiś sposób zabezpieczy ich. Dobrze. Kolejna zmiana, która została doprecyzowana, to kwestia przeniesienia decyzji
o pozwolenie na budowę. No, zdarzają się sytuacje, gdzie byliśmy właścicielami gruntu, wybudowaliśmy obiekt budowlany na tym gruncie i nagle stwierdziliśmy, że wybudowaliśmy obiekt na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęliśmy budowę, nie skończyliśmy ich, sprzedaliśmy w międzyczasie grunt. Do tej pory było tak, że jeśli taka sytuacja nastąpiła i ten nowy właściciel chciał kontynuować budowę, to musiał uzyskać na tą kontynuację zgodę dotychczasowego inwestora. Natomiast praktyka była taka, że tych zgód czasem trudno było uzyskać. Czasem zwykle inwestorzy przy większych inwestycjach to są spółki, czasem po prostu nie można było dotrzeć do tych osób, które miały wydać zgodę i było to problematyczne, dlatego od tej chwili jest tak, że ta zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości po wydaniu takiej decyzji przeszła z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora, czyli jakby sprzedającym grunt był inwestor i kupującym grunt był inwestor, który chciałby kontynuować to zamierzenie budowlane, wtedy ta zgoda nie jest wymagana. Doprecyzowano oprócz tego, że do tego wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę do organu składa się oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w takiej decyzji, oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. No i mamy tutaj zgodę, ale z zastrzeżeniem tego, że jeśli sprzedającym jest inwestor, to takiej zgody nie trzeba. Ten przepis odnośnie przeniesienia i tych oświadczeń stosuje się też do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Wskazano też, że stronami postępowania o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor i nie inni. I też kwestia tutaj doprecyzowano, że prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, czyli tutaj mowa na przykład o obiektach, domach jednorodzinnych. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu, to też mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji i te przepisy ustęp 1 i ustęp 3 stosuje się odpowiednio. Czyli mamy instrument tutaj, który też w założeniu ma ułatwiać prowadzenie inwestycji budowlanej i dość taki istotny ze względu na praktykę, istotna kwestia ze względu na praktykę. Dobrze. Chciałbym również zasygnalizować kwestię odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. To jest może bardziej istotne stricte dla inwestorów czy też projektantów. Tak naprawdę przepisy techniczno-budowlane regulują szczegółowo kwestie związane z budową obiektów budowlanych. Te kwestie są uregulowane w rozporządzeniach zwykle wykonawczych co do ustawy prawo budowlane. I tutaj zmieniono tyle, że zasada jest generalnie taka, że jeśli chcemy uzyskać odstępstwo, to powinniśmy złożyć wniosek o takie odstępstwo do organu administracyjnego i taki organ musi uzyskać upoważnienie odpowiedniego ministra na takie odstępstwo i wtedy sprawa wraca do organu administracyjnego i on wydaje taką zgodę. Doprecyzowano, że taki wniosek o odstąpienie składa się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli musimy wcześniej to zaplanować, taką zmianę. Też wskazano, o czym też będziemy mówić, że udzielenie zgody na takie odstępstwo tych przepisów nie jest możliwe podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej. O tej samowoli będziemy jeszcze rozmawiać, więc takie odstępstwo nie jest możliwe. I tak naprawdę w tej regulacji doprecyzowano, jakie dokumenty należy złożyć do takiego wniosku o zgodę na odstępstwo. Nie będę tutaj już może wskazywał
dokładnie, natomiast sygnalizuje, że rzeczywiście takie konkretne dokumenty zostały w artykule 9 wskazane. Legalizacja samowoli budowlanych, o której tutaj wspominałem wcześniej. Dlaczego się zmieniły te przepisy w tym zakresie? No znowu kwestia legalizacji była uregulowana w kilku jednostkach redakcyjnych i tak naprawdę postępowania te były podobne do siebie, różniły się zakresem składanych dokumentów i wysokością opłaty legalizacyjnej, ale generalnie były podobne, w związku z tym postanowiono uprościć tą procedurę, zamieścić to w jednym przepisie i połączyć te procedury w jedną, żeby było to bardziej precyzyjne. W legalizacji samowoli ja to podzieliłem tą procedurę na dwa etapy, etap wstępny, etap merytoryczny. I co to, o co w ogóle tutaj chodzi? No, roboty budowlane, obiekty można prowadzić generalnie po zgłoszeniu, po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i jeśli przy zgłoszeniu, jeśli nie wniósł sprzeciwu organ. Natomiast jeśli sytuacja ma miejsce, że prowadzimy takie roboty bez takiej decyzji, bez zgłoszenia albo jak organ wniesie sprzeciw, no to jest to nielegalne. W związku z tym w takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego, czyli z reguły powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wydaje postanowienie, w pierwszej kolejności wstrzymujemy budowę takiego obiektu. To się dzieje na mocy postanowienia i w razie konieczności, gdyby jakieś w związku z tym obiektem było zagrożenie dla zdrowia czy tam mienia, organ może wydać jakieś środki zabezpieczające obiekt, teren budowy, czy też nakazanie usunięcia takiego stanu zagrożenia w takiej sytuacji. I po takim postanowieniu o wstrzymaniu organ informuje inwestora o tym, że może złożyć wniosek o legalizację tego obiektu i że ta legalizacja będzie związana z wniesieniem stosownej opłaty. No i tutaj inwestor, właściciel ma tak naprawdę wybór. To znaczy ma 30 dni, żeby złożyć do organu wniosek o legalizację takiego obiektu, albo nie. Jeśli taki wniosek nie zostanie złożony, no to organ nadzoru wydaje nakaz rozbiórki takiego budynku. Szybkie rozwiązanie. Natomiast podobnie jest, jak wniosek byłby złożony, następnie wycofany, obojętnie na jakim etapie procedury, to wycofanie wniosku też skutkuje rozbiórką. Natomiast jeśli inwestor złoży taki wniosek o legalizację, no to mamy rozpoczęcie tej merytorycznej już procedury legalizacyjnej. Czyli mamy decyzję o wstrzymaniu, mamy informacje o możliwości legalizacji, mamy decyzję inwestora co do wdrożenia tej procedury. Jeśli inwestor się zdecyduje, no to organ wydaje postanowienie, w którym nakazuje przedłożyć dokumenty legalizacyjne. Co to są te dokumenty legalizacyjne? No generalnie odpowiadają one tym dokumentom, które trzeba złożyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Jakby w tej chwili nie będziemy poruszać tych kwestii. Natomiast istotne jest to, że w przypadku tutaj tego postanowienia o przedłożeniu dokumentów legalizacyjnych, inwestor będzie musiał przedłożyć projekt techniczny uwzględniający zakres wykonanych robót budowlanych. Czyli tutaj proszę zauważyć, że pojawia się ten projekt techniczny i co do wykonanych robót musi on być. Więc mamy to postanowienie o dokumentach. Dodatkowo jeszcze będzie konieczne zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta o tym, że budowa jest zgodna z planem, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, innymi aktami, a w przypadku obiektu budowlanego realizowano bez zgłoszenia, trzeba też dołączyć projekt zagospodarowania działki lub teren.
No i znowu, mamy dwie opcje. Albo ten inwestor przedłoży takie dokumentacje, albo nie przedłoży. Jeśli nie przedłoży, no to mamy rozbiórkę. Jeżeli przedłoży, no to organ sprawdza kompletność tych dokumentów, zgodność projektu zagospodarowania z przepisami prawa budowlanego, zgodność projektu zagospodarowania z przepisami techniczno-budowlanymi, a jeśli budowa jest już zakończona, bada zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy. No i znowu mamy dwie opcje. Jeśli są jakieś nieprawidłowości w tych dokumentach, no to organ zobowiązuje do usunięcia tych nieprawidłowości. Te nieprawidłowości też zostały określone w ustawie, także też jest to dość precyzyjnie wskazane. No i znowu mamy dwie opcje. Nieusunięcie tych nieprawidłowości skutkuje nakazaniem rozbiórki. Jeśli usunięto nieprawidłowości, no to lub nie stwierdzono, lub organ nie stwierdził nieprawidłowości w tej dokumentacji, no to mamy obowiązek opłaty legalizacyjnej. I z chwilą uiszczenia tej opłaty legalizacyjnej samowola budowlana staje się legalna. W takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, lub jeżeli budowa nie została zakończona, zezwala na jej wznowienie. Legalizacja samowoli nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów dotyczących zakończenia budowy, czyli nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. No i znowu mamy dwie opcje. Zapłacimy, jeśli zapłacimy opłatę legalizacyjną, to taka legalizacja jest skuteczna. Jeśli nie uiszczamy, no to skutkuje ona rozbiórką. Sposób ustalenia wysokości opłat legalizacyjnych nie ulega zmianie co do zasady, ale w poszczególnych przypadku budowy domu jednorodzinnego ta opłata została podwyższona, natomiast co do pozostałych, tutaj już konkretne przypadki trzeba by przeanalizować. Dobrze. Trzecia kwestia to są związane z legalizacją, to są jakby doprecyzowanie właśnie tych przypadków, kiedy następuje rozbiórka i tutaj odwołam, co tutaj w tych poszczególnych punktach wymieniono te pozycje, o których mówiłem wcześniej w tej procedurze. Tutaj trzeba podkreślić, że w przypadku tej samowoli do organu są przedkładane 3 egzemplarze całego projektu budowlanego, a więc również projektu technicznego. No tutaj się uzasadnia to tym, że w przypadku samowoli roboty już są rozpoczęte, więc ten projekt techniczny powinien być już sporządzony. Dobrze. Kolejną nowością tutaj jest wprowadzenie uproszczonej legalizacji starych samowoli budowlanych. Co to jest stara samowola budowlana? To jest samowola, która obiekt, który został, którego realizacja została zakończona przynajmniej 20 lat temu. Jakby geneza tej regulacji była taka, że rzeczywiście chciano stworzyć takie przepisy, które zachęcą do legalizacji samowoli, starych samowoli budowlanych. No, w tej chwili rzeczywiście te stare, do momentu wejścia w życie tej nowelizacji, stare samowole budowlane powinny być ewentualnie legalizowane na podstawie ustawy jeszcze z 1974 roku. Najczęściej w związku z tym też inwestorzy, właściciele obawiali się wysokich opłat legalizacyjnych i tak dalej. W związku z tym stwierdzono, że stworzymy instrument, który pozwoli to wszystko uprościć. Jak to wygląda w praktyce? No, takie uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie wszczynane przez organ nadzoru budowlanego z urzędu. To jest dość istotna informacja. Natomiast nie jest to tak z takim żądaniem, oprócz tego, że organ będzie również mógł wystąpić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego
Więc taka jest procedura wszczęcia. Następnie organ nadzoru budowlanego będzie nakładał obowiązek przedłożenia określonych dokumentów legalizacyjnych. Będzie to oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu, ekspertyzy techniczne sporządzone przez osobę posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazujące, czy ten stan techniczny obiektu budowlanego stwarza, czy też nie, zagrożenie dla życia lub zdrowia i czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania. I to jest, ta ekspertyza jest tutaj bardzo ważnym dokumentem, o czym jakby przekonamy się dalej. I teraz to jest ta istota tej uproszczonej procedury, ten ustęp trzeci. To znaczy, w trakcie postępowania organ nadzoru sprawdzał będzie kompletność dokumentów legalizacyjnych. Jeśli będzie oczywiście niekompletność, to odpowiednie wezwanie do usunięcia tej niekompletności i będzie sprawdzał, czy z tej ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny tego obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia i pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu. I jakby to jest bardzo istotne, dlatego że jak będą spełnione te dwa warunki, no to organ wyda decyzję o legalizacji. I ona już, ta decyzja o legalizacji będzie stanowić podstawę do użytkowania obiektu budowlanego, czyli nie będzie konieczne uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Tak, tłumaczy się to tym, że właśnie ta ekspertyza techniczna jest takim dokumentem, który potwierdza prawidłowość stanu technicznego. Jeśli nie zostaną spełnione te warunki, to będzie decyzja o nakazie rozbiórki. I teraz też kluczowe jest tutaj, jakby zachętą jest to, że legalizacja takiej starej samowoli będzie możliwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej, co jest bardzo istotne. I też kolejne ciekawe, no interesujące rozwiązanie, to znaczy takie, że w tej uproszczonej procedurze organ nie będzie badał zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. No, uzasadnione jest to tym, że jeśli samorząd terytorialny i też sąsiedzi tej nieruchomości przez 20 lat akceptowali ten obiekt budowlany i organy też miały świadomość takiego istnienia takiego obiektu, jak ustalały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to po tych 20 latach kwestionowanie niezgodności takiego obiektu z planem miejscowym jakby nie jest zasadne. W związku z tym no, wydaje się, że faktycznie ta procedura jest prostsza i wydaje się być atrakcyjna z tego punktu widzenia tej legalizacji. Być może przyczyni się do zwiększenia ilości tych legalizacji starych samowoli budowlanych. Kolejną kwestią też, która została uproszczona w tej nowelizacji, to kwestia nielegalnego użytkowania obiektu. No, proszę Państwa, zasada jest taka, że jeśli zakończymy budowę, no to musimy zgłosić to zakończenie odpowiedniemu organowi lub też uzyskać pozwolenie na użytkowanie takiego obiektu. Natomiast zdarza się, że to nie jest, te obowiązki nie są wykonywane. Też postanowiono uprościć, zebrać tą procedurę w jednym przepisie i sprawić, że będzie to czytelniejsza. Generalnie tą procedurę można określić procedurą zawierającą mechanizm żółtej kartki, odwołując się do zasad piłki nożnej. I procedura wygląda następująco. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia lub nie ubiegano się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, no to organ poucza inwestora lub właściciela, że taki obiekt nie może być użytkowany bez zawiadomienia lub bez tej decyzji o użytkowaniu. I takie pouczenie może być też na piśmie, jeśli
jeśli inwestor lub właściciel nie będą podczas kontroli obecni. No i czyli mamy pouczenie. Następnie mamy 60 dni. Na to inwestor ma 60 dni lub właściciel, na to, żeby zrealizować te procedury, czyli zgłoszenia lub uzyskania decyzji, bo potem po upływie 60 dni organ sprawdza, jak sprawa wygląda, czy nadal jest użytkowany z naruszeniem tych przepisów. No i mamy dwie opcje. Jeśli taki użytkownik obiektu nie zaprzestanie nielegalnego użytkowania, wówczas organ wymierza karę. Tutaj jest stawka opłaty, wynosi generalnie 500 zł, to jest stawka bazowa, tam są odpowiednie mnożniki w zależności od kategorii obiektu i jego wielkości i ta stawka 500 zł ulega 10-krotnemu podwyższeniu w przypadku, gdy po tych 60 dniach nic się nie zmieni. No i znowu mamy 30 dni i po tych 30 dniach organ znowu sprawdza, czy ten obiekt w dalszym ciągu jest nielegalnie użytkowany. No i znowu, jeśli dalej jest użytkowany nielegalnie, no to organ wymierza kolejną karę. Tym razem ta kara ulega 5-krotnemu podwyższeniu. Teraz jakby cała istota tej nowelizacji polega na tym, że na gruncie dotychczasowych przepisów była rozbieżność, ale generalnie uznawano, że ta kara może być nałożona tylko raz. W tej chwili, jak Państwo założyli, mamy pierwszą karę po 60 dniach, mamy kolejną karę po 30 dniach i tak naprawdę postanowienie o tych karach jest wydawane wielokrotne, przy czym nie może zostać wcześniej wydane niż 30 dni od poprzedniego postanowienia, więc mamy tutaj silny mechanizm motywacyjny w postaci kar do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić ten, sprawić, że to użytkowanie będzie legalne. I tak jak właśnie, tak jak tutaj wspominałem, dotychczas uznawano, że karę można nałożyć jednorazowo. No w tej chwili jest to wielokrotnie, dlatego no wydaje się, że będzie to dość skutecznym mechanizmem motywacyjnym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Dobrze, kolejna kwestia, zmierzając ku końcowi powoli. Mamy doprecyzowanie przepisów, które gdzieś tam były niejasne. No, jednym z istotniejszych moim zdaniem jest zmiana treści przepisu pojęcia obszar oddziaływania obiektu. To pojęcie wbrew pozorom miało duży wpływ na przebieg całego procesu budowlanego. Dlatego, że no, w pierwszej kolejności miało wpływ na to, kto jest stroną postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego, że stronami takiego postępowania jest inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu. W związku z tym no, miało to w praktyce takie znaczenie, że jeśli sąsiedzi działki, na której chcieliśmy budować, nie zawsze byli nam przychylni, no, mogli się podłączyć do takiego postępowania i je na nie wpływać. Dlatego to pojęcie miało znaczenie, ale nie tylko, no, przede wszystkim też ten obszar oddziaływania obiektu ma też znaczenie w przepisach związanych z projektem budowlanym, z przepisach związanych z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dlatego jest to definicja istotna. Jak to wygląda w tej chwili? W tej chwili obszar oddziaływania obiektu budowlanego to obszar, w stosunku do którego ten obiekt prowadzi ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych.
ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy. Czyli w tej definicji skreślili wyrażenie zagospodarowanie. Co to oznacza tak naprawdę w praktyce? Oznacza to to, że jeżeli ten obiekt budowlany, który budujemy na naszej działce lub terenie, ogranicza w jakiś sposób możliwość budowy innych obiektów w sąsiadujących, to wtedy mówimy o tym, że istnieje obszar oddziaływania takiego budynku. Czyli o co tu tak też tak naprawdę w praktyce chodziło? W orzecznictwie sądów przede wszystkim wskazywano, że takim oddziaływaniem jest na przykład hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, pozbawienie ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplej, środków łączności. Natomiast, czyli odwoływano się do tego, że to ograniczenie możliwości budowy też dotyczyło zagospodarowania. W tej chwili takie oddziaływania jak właśnie te, o których mówiłem, hałas, wibracje i tak dalej, czyli pewne rzeczy, które są subiektywne, nie będą decydować o tym, czy dany obiekt budowlany znajduje się w obszarze oddziaływania innego obiektu. Czyli jest to uważam, dość istotna zmiana. Jakby tutaj ustawodawca wprost przesądzał o tym, że rzeczywiście powinno, jakby to oddziaływanie powinno się ograniczać do kwestii zabudowy, a nie kwestii zagospodarowania terenu. Dlatego to jest dość istotna kwestia. Z pozostałych rzeczy, które zostały doprecyzowane. Wskazano, tutaj mowa artykułu, to teraz będą dość wybiórcze przepisy, ale jakby kryterium jest tutaj gdzieś nowość i istotność, tak? Mamy doprecyzowanie, że budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które są realizowane na podstawie zgłoszenia, ale także na podstawie pozwolenia na budowę, nie wymaga zawiadomienia organu nadzoru o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. To też nie było jasne. W tej chwili to przesądzono w przepisie. Istotne są też zmiany związane z doprecyzowaniem obowiązków kierownika budowy. No, wskazano tutaj w tym artykule 45a i do c, że kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora projektu budowlanego i projektu technicznego. Dalej, określono wprost, w jakich przypadkach konieczne jest umieszczenie tablicy ogłoszeniowej i jakie informacje powinny się znaleźć na tej tablicy, na jaki czas ona powinna zostać zamieszczona, także tutaj to są być może kwestie pośredniejsze, natomiast doprecyzowano je. Doprecyzowano, że do obowiązków kierownika należy zabezpieczenie terenu budowy lub rozbiórki i to wszystko też w jednych przepisach, w jednej jednostce umieszczono i wskazano, że jak nie ma obowiązku stanowienia kierownika, to ten obowiązek zabezpieczenia będzie spoczywał na inwestorze. Dalej, mamy artykuł 51, i tam wskazano, że w przypadku postępowania dotyczącego legalizacji istotnego odstąpienia od projektu, tutaj zagospodarowania albo architektoniczno-budowlanego, organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji wyżej wymienionych projektów zamiennych po przedłożeniu ich przez inwestora i to też tutaj trzeba było jednoznacznie rozdzielić, tak, że tutaj mowa o weryfikacji projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. W artykule 52 wskazano,
też do kogo mają być kierowane obowiązki w formie nakazów, zakazów przewidzianych w tych postępowaniach, o których tutaj była mowa, czyli tych postępowaniach legalizacyjnych dotyczących samowoli budowlanej. W artykule 55 z kolei na przykład przesądzono, że pozwolenie na użytkowanie może obejmować także część obiektu budowlanego. I to jest też jakby przesądzenie jakiejś tam wątpliwości, które istniały. W kolejnym artykule 52 ustęp 2a mowa tutaj o obowiązkowej kontroli obiektu, to jest jakby komplementarna regulacja 55 i 59. Mowa o tym, że jeśli, bo rzeczywiście po zakończeniu budowy istnieje obowiązek przeprowadzenia kontroli przez organ nadzoru budowlanego i tam ten organ sprawdza, czy oddawane do użytkowania obiekty w części, czy mogą samodzielnie funkcjonować, tak? Czyli to jest jakby te tutaj regulacje są powiązane ze sobą. No i też mowa o tym tutaj, że postępowania przewidziane w przepisie ustawy są wszczynane z urzędu, co też nie było do końca jasne i oczywiste. Kwestie zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Rzeczywiście no, warto wskazać, że ta nowelizacja zmienia nie tylko ustawę Prawo budowlane, ale też ustawę ochronie przeciwpożarowej. Tam rzeczywiście też zostały zmienione pewne artykuły, ale to już nie jest przedmiotem niniejszego webinarium. Natomiast tutaj też w tej zakresie zwiększenia bezpieczeństwa tutaj sygnalizuję, że w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, jeśli ta działalność zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, no to do zgłoszenia trzeba dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczywiście te przepisy odnoszące się do ekspertyzy i rzeczoznawcy do spraw tych zabezpieczeń zostały też zmienione w tej ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Coś, co też kolejna kwestia, która ma uprościć i przyspieszyć ten proces budowlany, to doprecyzowano warunki uzyskiwania, doprecyzowano zasady związane z uzyskiwaniem warunków przyłączenia do wszelkiego rodzaju sieci. Tutaj też zmieniono ustawę Prawo energetyczne i Prawo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Generalnie co się tu zmieniło? No zmieniło się to, że określono konkretne terminy i te terminy są różne. To też jakby nie chcę tutaj szczegółowo wchodzić, ale no w zależności od rodzaju inwestycji tutaj różne są terminy, natomiast wprowadzono je precyzyjnie i wskazano, że przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Wcześniej było to tylko do elektroenergetycznej w określonych terminach. Jeśli te terminy nie zostaną dochowane przez organ, no to będą nakładane kary na te przedsiębiorstwa za każdy dzień zwłoki 1500 zł, więc jest to też, ma to zmobilizować te przedsiębiorstwa do wydawania tych warunków przyłączenia do sieci w terminach ustawowych i podobnie jest w przypadku warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tam też mamy te sankcje za nieterminowe wydawanie tych warunków. Mamy kary pieniężne, też mamy zakaz pobierania przez te przedsiębiorstwa wodociągowe opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich aktualizację, zmianę. Okres ważności, 2 lata wydanych przez te przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci i zakaz uzależniania dokonywania odbiorów przyłączy od uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy. Także
też jakby te przepisy mają na celu usprawnienie tego procesu inwestycyjno-budowlanego. Myślę, że kwestia praktyczna dość istotna. Ostatnia kwestia, którą chciałem tutaj poruszyć, to przepisy przejściowe, no bo na pewno zdarza się sytuacja, w której projektanci pracują już nad projektami zagospodarowania terenu, czy też projektami architektonicznymi według starych przepisów i pewne rzeczy zostały już dokonane, a teraz wchodzi nowelizacja i się rzecz zmienia. W związku z tym takim interesującym tutaj przepisem przejściowym jest to, że przepisy dotychczasowe będą stosowane też wtedy, gdy inwestor w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie projektowanej ustawy, czyli od 19 września, wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę, tak, czy zatwierdzenie projektu albo dokonał zgłoszenia. W związku z tym, mimo że ustawa ta wchodzi w życie 19 września, no to w związku z tym, że te prace mogą jeszcze być w toku, inwestor ma 12 miesięcy na to, że jeśli w tym czasie wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę, to przepisy dotychczasowe będą stosowane. Oprócz tego mamy tradycyjny jakby przepis, znaczy tradycyjny, standardowy przepis co do tego, że przepisy dotychczasowe będą stosowane w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych, czyli jeśli złożono wniosek o pozwolenie na budowę i ta sprawa nie została jeszcze zakończona, to dotychczasowe przepisy będą zastosowane mimo wejścia w życie nowelizacji. I mamy też zasadę, że przepisy dotychczasowe stosowane są w przypadku, gdy zamierzenie budowlane jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanych przed wejściem w życie tej ustawy, czyli jeśli uzyskaliśmy pozwolenie na budowę albo zgłosiliśmy budowę przed 19 września, to my mamy przepisy dotychczasowe. Pewnymi tutaj wyjątkami są przepisy 36a. Mówią one o, i tutaj 40-41, mówią one o tym, że projektant, który ma dokonać kwalifikacji istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, będzie się opierał na brzmieniu przepisów nadanych nową ustawą, które umożliwiają zakwalifikowanie jako nieistotnego odstąpienia od projektu większy zakres robót budowlanych, czyli innymi słowy nowa ustawa w zakresie tym tych istotnych istotnego odstąpienia jest można w cudzysłowie powiedzieć, że jest korzystniejsza, ma większy zakres, w związku z tym jeśli teoretycznie powinniśmy stosować przepisy dotychczasowe w sprawach, których te dotychczasowe przepisy mamy stosować, to mimo to projektant będzie mógł zastosować przepisy nowe w tych kwestiach. I możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę również będzie mogła odbywać się na podstawie nowej ustawy, a inwestor w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych. W związku z tym to są takie najważniejsze zasady odnoszące się do przepisów przejściowych. Proszę Państwa, to wszystko. Tutaj patrzę na pytania jeszcze, czy będzie potrzebne pozwolenie i zgłoszenie obowiązku domku letniskowego, którego podstawa nie przekracza 36 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, to są zrobimy w ten sposób, przepisy szczegółowe inwestycje, ja bym ewentualnie, albo bym, jeśli to w zależności od tutaj gestii organizatora, albo potrzebowałbym minutkę, dwie na sprawdzenie, ewentualnie można też te pytania skierować na mój adres e-mail, który w tej chwili jest Państwu wyświetlony, także tutaj zachęcam, nie ma problemu. Jest to materia dotycząca tej prezentacji, także może rozwiążmy to w ten sposób. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu, chociaż najmniejszym,
zasygnalizowałem najistotniejsze kwestie związane z tą nowelizacją. Oczywiście w razie jeszcze jakichś pytań zapraszam do kontaktu już bezpośrednio też z kancelarią i dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze. Bardzo dziękuję.